Klub motocyklowy DWL zorganizował wyjazd do Bogatyni. Zawiezione zostały najpotrzebniejsze artykuły, czyli środki czystości, artykuły higieniczne, ale przede wszystkim produkty spożywcze dla dzieci. Nasza dostawa jest dedykowana głównie dla dzieci. Także wszystko, co tutaj, znaczy dla dzieci, jeśli chodzi o artykuły spożywcze, higieniczne i odżywki. Plus, no, powiedzmy dla dorosłych, sprzęt do usuwania skutków powodzi. Do Bogatyni z Brzegu Dolnego pojechały dwa samochody, bus i samochód osobowy. Decyzja o ewentualnym pozostaniu i pomocy w sprzątaniu miała zapaść wczoraj na miejscu. Sytuacja jest dość dynamiczna, mamy tam swojego kolegę, który też członka klubu, który mieszka w Bogatyni, ale jest, no, dzięki Bogu nie został pokrzywdzony w tej powodzi. On nam tam obiecał kierunkowanie nas dla najbardziej potrzebujących, więc myślę, że dopiero na miejscu się zorientujemy. Jeżeli będzie trzeba zostać, no to jesteśmy do tego w jakiś sposób przygotowani. Grupę DWL wsparli dolnobrzescy przedsiębiorcy, którzy przekazali pieniądze oraz dary w formie rzeczowej. To bardzo cenna inicjatywa, która pokazuje, że nie jesteśmy obojętni na tragedię innych. Wszystkim, którzy wsparli grupę DWL, należą się słowa uznania i podziękowania. Klub motocyklowy DWL zorganizował wyjazd z darami do Bogatyni. Na zalane tereny pojechały dwa samochody wypełnione darami. Jak mówią uczestnicy wyjazdu, skala zniszczeń robi ogromne wrażenie. Ludzie dotknięci przez powódź potrzebują dosłownie wszystkiego. Najważniejsze jest dla nich sprzątanie i osuszanie domów. Punkt centralny, gdzie gromadzone są dary, znajduje się w jednej ze szkół. Sale lekcyjne zamienione zostały w magazyny. Segregacja produktów następuje już przy rozładunku. Klub DWL zawiózł środki czystości, wodę mineralną, odżywki i środki higieniczne dla dzieci. Jednak najcenniejszym artykułem okazały się łopaty. Tak, to jest każda łopata na wagę złota. Wiecie, w sobotę będzie odsporna. Wiecie, jak to się ludzie cieszą, widząc łopatę? Z centralnego punktu rozładunku część darów została bezpośrednio powodzianom, którzy czekają na pomoc. W Bogatyni są jeszcze takie miejsca, gdzie pomoc dociera, ale bardzo wolno. Tu są ludzie, którzy zostali też wysiedleni, więc poza takimi ludźmi jesteśmy my normalni ludzie, którzy po prostu kupili tutaj chałupę, jak ja na przykład ja zostałam bez niczego, bo mnie zalało, nie? Ale zapisali nam wojsko dwa dni temu, że miali u mnie wyciągać z piwnicy wodę. Do tej pory nie ma nawet wojska nikogo. Po co to zapisali? Klub motocyklowy DWL zebrał wśród swoich członków i sympatyków ponad 2000 zł, za które kupiono dary. Część produktów przekazały różne firmy i instytucje. Organizatorzy wszystkim składają serdeczne podziękowania. Być może zorganizowany zostanie kolejny wyjazd. Osoby, które chciałyby się włączyć i pomóc, mogą zapoznać się z najnowszymi informacjami na stronie www.dwl.com.pl. Dodać należy, że klub DWL zapewnił transport do Bogatyni również grupie wolontariuszy z Brzegu Dolnego. W nocy z piątku na sobotę grupa wolontariuszy z Brzegu Dolnego wyjechała z darami dla powodzian do Bogatyni. Dwa busy z darami na miejsce udały się drogą przez Czechy i dotarły po godzinie 6 rano. Po rozładunku wolontariusze się do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które mieści się w Urzędzie Miasta, gdzie otrzymali zadania. Przez 2 doby dolnobrzeżanie pracowali przy sprzątaniu gospodarstw domowych. Prace polegały na usuwaniu szlamu, wynoszeniu mebli, dezynfekowaniu pomieszczeń oraz zbijaniu tynków. Obraz po kataklizmie jest przerażający. Bogatynia miesiącami będzie podnosić się po powodzi. Organizatorom wyjazdu udało się zgromadzić potrzebne rzeczy na kwotę blisko 10 tysięcy złotych. Były to m.in. łopaty, wiadra, środki chemiczne, środki higieny osobistej, ręczniki, naczynia jednorazowe, bandaże, woda mineralna i wiele innych rzeczy. Przed wyjazdem do Brzegu Dolnego wolontariusze spotkali się z sołtysem wsi Porajów, z którym ustalone zostały kwestie przekazania kolejnych darów w postaci wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin, które najbardziej ucierpiały podczas powodzi. Organizatorzy akcji Jakub Łukojko oraz Jarosław Iskra i wolontariusze Ewa Ryszawa, Artur Styrharczuk, Daniel Dudek, Waldemar Galan dziękują wszystkim organizacjom, firmom i instytucjom oraz mieszkańcom miasta, dzięki którym wyjazd do Bogatyni w celu niesienia pomocy doszedł do skutku.